Witam wszystkich, tutaj Pawson. Mam nadzieję, że zaczynamy już ostatni odcinek Call of Duty Advanced Warfare. Jak już mówiłem wcześniej, próbują mi blokować odcinki. Zablokowali mi, był pierwszy zablokowany, teraz chyba 10 albo 9, nie pamiętam już dokładnie. Próbowali mi zablokować kolejny odcinek, ale ten... ale się odwołałem, więc na razie jest widoczny, może obejrzeć. Za każdym razem, jeśli ktoś to sobie obejrzy. Call of Duty już chyba nie będę więcej nagrywał żadnego, bo jednak to nie jest jakaś gra, która daje mi satysfakcję. Chyba, że jakieś najnowsze czy coś. Tylko tyle. Reszta się nie opłaca, naprawdę. W nagraniu. No chłopak, kolega nam umarł. Więc teraz będziemy się mścić za niego. Zemścimy się na nich wszystkich. Wytłuczemy ich. Musimy ich wytłuc. Dorwiemy tego Stevena. Znaczy Kevina Spacey'ego. I zaraz go załatwimy. Będziemy go molestować karabinem. Cały magazynek go zmolestuje. Moich naboi. Łapkę niech nam naprawią i będziemy mogli walczyć. I będziemy mogli walczyć. Dobra, zaczynamy. No, odcinek nawet był fajny. Co w poprzedni. Mam nadzieję, że ta misja też będzie fajna. Będzie dało się pograć. 15 pozaczęliśmy, więc mamy, myślę, że tak jeszcze pół godziny grania i to będzie wszystko w Call of Duty. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba jest ostatnia już misja. Ale się okaże. Stacja końcowa. Zobaczymy. Niech zaczyna. It was a plan only Gideon. I będziemy mieli ten. A frontal assault on Iron Stronghold using the. I będziemy mogli przejść dalej sobie. Ja tu muszę mówić, mimo że to jest czarny ekran i chcielibyście pewnie posłuchać napisów, znaczy napisów jego. Ja muszę napitalać głupoty, ale co zrobimy? Tak właśnie w tej grze to wygląda, że człowiek nie może sobie normalnie sobie ten robić. Te łódeczki trzeba załatwić. Te łódeczki. Pamiętacie tą łódeczką w jednej części? Uciekaliśmy. Uciekaliśmy sobie. No, przeładuj, trzeba. Kolejne poszły. No. Dali, parę strzałów. Dobra, następni. Stali. Gdzie tu zaczniemy? Dobra, zrzucajcie nas szybko, chłopaki. Kolejny. Dobra. F. No, próbuję. Zobaczcie, pod wodą możemy chodzić. To jest dopiero maszyna, da? Można pod wodą chodzić. Przebijać się. Dalej. Bo się zastanawiam, co zacząć w kolejnej serii. Na tą gierkę. Agnieszka już pewnie nie chce. No. Zaczniemy jakąś gierkę w kolejnej serii, ale na razie nie wiem co. Może damy odpocząć trochę Agnieszce. Może damy odpocząć trochę Agnieszce. A może nie. Muminki. Agnieszka mówi muminki. Ale to nie jest dla niej gra, w sumie seria. To już nie będę grał w gry z jej poziomu. Dobra. No. Zaczynamy. Tutaj na razie pochodzimy sobie pod wodą. Maszyny co niezłe.
Skoro możemy pójść pod wodą, no to są genialne. Z jednej strony. Dobra. Gdzie my teraz tutaj się ruszymy? Pewnie do góry. Dobra. W końcu byśmy postrzelali trochę, bo mamy takie fajne maszynki do strzelania. I rozwalilibyśmy chłopaków. Wszystko gotowe. Idziemy, idziemy. Widzę już chłopaków. Teraz się znowu zaczęła przycinać. Nie wiem czemu. Dobra, dostali. Dostali. O, cholera, to nie to. Pewnie tutaj, tak. Tak myślałem. Dobra, kolejni. Zatwieni. Następny. Czy idzie? Idzie, idzie. Znowu się zaprzyczyna wszystko. Następny padli. Dobra, dołem idziemy. To chyba pamiętam to. Pamiętam tą końcówkę. Pamiętam co będzie, mniej więcej. No chyba zaraz wyjdą następni. Tak my będziemy się strzelać już mocno. Będziemy musieli to przeżyć. Tutaj w tych pomieszczeniach to lepiej nie walczyć za bardzo. Stali, kolejni. Szybko padli. No to coś będzie robił, a my będziemy musieli chyba walczyć. Dobra. Dalej. Prowadź, pan. Na dół. Ale się tnie. Dobrze. Jeszcze raz. Idziemy dalej na dół. Paru zdygnęło. Kolejny. Wychować. Przed nimi. A no to trzeba, dobry ma pancerz. Dobry ma pancerz, trzeba mu przyznać. Gościu, który przeżywa takich rzeczy, musi mieć niezły pancerz. No idę z domu, no idę. Kolejny zginął. Idą jacyś większy? Czy nie? Na razie nie. Dobra. Dobra, padnie. Mam też po nie paść. Dobra, kolejny padł. Kolejni padają, jak muchy. Dobra, padł. No. Panowie, no panowie, on też już powinien paść. Też powinien paść już.
dostał tyle strzałów ode mnie. To jest po niedawno nie żyć. Dobra, nie żyje. Przynajmniej tyle. Się udało. Kolejni. Dobra, poszli. Poszli się walić. Dobra, teraz tutaj. Idziemy dalej. To się łatwo idzie. Nie ma jakiegoś większego problemu z nimi tutaj. Ale te wozy tutaj beznadziejnie wyglądają. Naprawdę grafika tutaj jest jak sprzed 10 lat. Nic się nie różni. Ale coś słabo to wygląda wszystko. Spodziewałem się troszkę więcej. No, co teraz mamy tu zrobić? Nie rozwalić? Dobra. Mitchell jedzie ostro. Rozwali siłowniki. W sumie co to nie on? No. Poszło. Dobra, spadamy w dół. I jedziemy. Zobaczcie, jak fajnie się hamuje tutaj. Potem jakiegoś silosu. Wygląda tak, jakbyśmy mieli jakąś bombę tam. Lecimy. Lecimy dalej. No. Już rakieta. Możemy tego nie przeżyć. W sumie nie powinniśmy przeżyć tego. Te maszyny mogę to przeżyć. Przegrzewa elektronika, wszystko. Dobrze, mam tylko szybę na twarzy. Ale co tam, no? Z jednego silnika to już nic by nie stało się. Nie wyleciałoby za bardzo. Rakietka by nie poleciała. Aha, to to musisz zniszczyć całkiem. Dobra, niech im będzie. Trudno tego nie zrobić za pierwszym razem, ale co zrobimy? Co my poradzimy na to? Co my na to poradzimy? No, jeszcze raz musimy przejść tą całą sekwencję. I będziemy walić po silnikach. Takie to trudne, że poleciała mając zapisy kilka silników. Nawet by się nie oderwała. A jakby nie dobra, to by zboczyła gdzieś z kursu. Idziemy, 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 idziemy. Dobra. Musimy gdzieś rakietę. Co mamy zniszczyć? No przecież zniszczy wale, strzela w silnik. Panowie. Strzelam cały czas w silnik. Co jeszcze mam tu zniszczyć? Co ja tu mam jeszcze zniszczyć, panowie?
Wcale nie pójdę. Strzelam, strzelam i strzelam i nie mogę nic zrobić. Wiemy. Trzeci raz. Żeby to odstrzelić. Idź, 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 Midziel, idź w tym kostiumie ochronnym. No i gdzie wejdziemy? Gdzie możemy dojść? Do maszyny. No. Dobra, nie wiem jak to się udało. Wcześniej się nie udawało, choć też żyliśmy ze wszystkiego co było. Kolejny filmik pewnie obejrzymy. Zaraz obejrzymy kolejny filmik. I będzie jakoś się działo. I co teraz? Co teraz? No. Wyciągaj nas z tego dziadostwa i idziemy. Już. Wyciągaj dziadostwa nas z tego i jedziemy ostro z koksem. No. Strzelają, strzelają. No. Czy jeden stał? Okej. Wygląda na to, że załatwiliśmy. Ale mamy broń dobrą. Mhm. Zostanę z tobą, zostanę. Zobaczcie, mało grania, mamy znowu z mało strzelania. A będzie znów takie sekwencje filmikowe będą. Jeszcze jakiś głupotek. Takie rzeczy. No ale co zrobić? Tak, ta gra jest skonstruowana. No, jedziemy, 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 panowie, jedziemy. My tu potrzebujemy jak najszybciej przejść tą gierkę. Stało nam już niedużo. Chcemy ją skończyć. Chcemy ją skończyć. Chcemy skończyć. Chcemy, 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 chcemy skończyć grę. No i kończymy. Kończymy to zacną, wspaniałe, cudowne Call of Duty. No. Zamknął się ładnie. O, jakie robi nam rzeczy. No. Odłączył nam maszynki. Nasze, wspaniałe. Wspomagające. I teraz Kevin Spacey. Kevin Spacey będzie nam zabierał broń. Tak. Tak. No. Kolejny filmik. Pewnie po filmiku znów będziemy strzelać z 2 minutki. I tak się skończy gra. Nie no, Call of Duty to była zawsze łupanka fajna, tutaj jakaś ta część jest trochę taka jakby... Powiedziałem, w czym mi się to podobała ta część. Uważałem ją za lepszą. Wiem, że uważałem ją lepszą niż tą ostatnią, ale chyba wcale nie była dużo lepsza. Już nie chcę przypominać te z tymi robotami ostatnią. Dla mnie była fatalna. No. Musimy uruchomić ją. Uruchamiamy się. Uruchamiamy się. Od nowa restarcie robimy. No. Restart z temu. No. No. Lecimy go załatwić. Lecimy go załatwić.
Pamiętam to bardzo dobrze, sekwencję. Chyba ze 3 razy przechodziłem to, żeby go dogonić. No. Ciekawe, jak mi to zrobiło, dobra. Jeszcze raz. Muszę go złapać. No shift. Gonimy go. Jak on zdążył? Przecież dogoniłem go prawie. Jeszcze raz. Lecimy za gościem. A znów mi zwiał, nie. Teraz będzie E, szybko. No. Tak, nie dał rady. Wywaliliśmy go, dobra, biegniemy za nim. Z nożykiem. I dorwaliśmy go. I tyle było od niego. Z Kevina. No. Tak, zaraz cię załatwimy, nikt cię nie złapie. Rączka mi się zaraz urwie, ta zepsuta pewnie. I odetniemy sobie ją. I tyle. Odetniemy zepsutą rękę. I tyle z tego wszystkiego będzie. Prawda? I tyle. Nie no, spadliśmy razem z nim. Ale zginął. My też w sumie. Dobra. Jeszcze raz. No Mitchell ci nie pomoże. Nie pomoże ci. Mówię ci, że ci nic nie pomogę. No. Dobra. Trudno. Ty na pewno również. No, zaraz go zrzucimy. No. Dobra, odetniemy sobie łapkę. I na razie. Na razie, Kevin Spacey. I tak się skończyła ta sekwencja. Widzicie, jaka epickie zakończenie w gry. Epickie gry, w której było więcej filmów niż strzelania. Gra po prostu jest bardzo, bardzo słaba. Daj mi 6 na 10, no. Ani grafika, ani nic, ani historia, ani jakieś strzelanie. No nie można dać tego temu mniej, bo ta gra jakoś tam trzyma poziom. No ale 6 na 10 to jest maksimum, co mogę tej grze dać, naprawdę. Jeśli komuś się podobało, to niech da łapkę w górę. Jeśli chciałby zagrać, to polecam. Zawsze można przejść każdego Call of Duty. Zawsze jakoś tam da satysfakcję, chociaż troszeczkę. Chociaż przechodzenie tej gry drugi raz już mi nie sprawiało żadnej przyjemności. Czekałem raczej na koniec bardziej niż na to, co się wydarzy. Przypominały mi się już końcówki. Powiem wam, że Return to Castle Wolfenstein dał mi większą przyjemność przejścia tej gry, chociaż ta gra już nie trzyma graficznie żadnego poziomu, bo jest bardzo stara niż ten Call of Duty. Bardzo słaby, przeciętny naprawdę, raczej nie bardzo słaby, bardzo przeciętna gra. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się,